Hej, 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 z tej strony Docentus i witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj militaria. Ostatnio robiliśmy z militarii Ferdinanda, czyli czołg, niszczyciel czołgów. No i tak myślałem, żeby tutaj dorobić więcej takich pojazdów militarnych i moi drodzy, nie będzie to mój pomysł tym razem, ale to będzie taki transporter wojskowy wykonany przez gościa, który się nazywa Marty McFly. Znalazłem go na World of Corallis server i teraz spróbujemy go odwzorować. Jak mi to wyjdzie, to zobaczymy. Może nie będzie identyczny taki, ale wygląda epicko i no, normalnie do pojazdów wojskowych musi być dodany. Także okej, okay. Oczywiście koła zaczynamy pomiędzy jeden odstęp i teraz tak, robimy tu odstępu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na dziewiątym koło, odstęp i koło. I tak samo symetrycznie, zerknijcie sobie. Kolejną rzeczą to musimy mieć tak, przede wszystkim półpłytkę brukową, przyda się do schodek też brukowy i chyba nawet zwykły bruk, gdzie on jest tutaj. I zaczynamy tak. Tu będzie nasz przód. Nie wiem, czemu tam w tą górę jadą, ale okej. Okay. Może tej góry kiedyś tam nie będzie. Tutaj wychodzimy o jeden. I lecimy przez środek. O, coś takiego. I tu z tyłu też wychodzimy o jeden. Ten oto sposób. Długie te podwozie dość będzie. No ale spokojnie. Tutaj jak mamy tył, zróbcie tu jeden przerwy i dajcie raz, dwa, trzy i z drugiej strony też trzy. W ten sposób. No dobra, czas się nam zmienił i teraz tak. Pamiętajcie, tu jest przód, tu jest tył. Weźmy sobie kowadło. Dobra, mamy kowadło i kowadło odtąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dotąd, czyli do końca tylniego koła dajemy. Bierzemy teraz bruk i dajemy tu raz. Z tyłu tu jest, nie? Dwa i trzy. Ten oto sposób. Dobra, teraz bierzemy sobie, w sumie też weźmiemy tutaj bruk i zrobimy, teraz tak pomyślmy, tu, to jest przód, nie? Tu i tu jeszcze zrobimy może coś takiego i schodek jeden tak i jeden tak, obracamy się z tej strony, schodek jeden tak, drugi tak. Ten oto sposób powinno to wyglądać. Teraz kolejnym naszym elementem to bierzemy sobie brukową półpłytkę i od tego schodka tutaj, bądź od tyłu tutaj, idziemy przez całą naszą długość. Dotąd, nie? I z drugiej strony to samo. Ten samochodzik będzie troszkę skomplikowany, ale będzie miał mnóstwo detali, będzie świetnie wyglądał. Coś takiego. Teraz przelećmy na tę stronę, tu będzie lepiej widać. Potrzebujemy żelazną klapę. I moi drodzy, tą żelazną klapę dajemy tak. Raz, dwa, tutaj, w tym miejscu i z tej strony też. Raz, dwa. Jak za szybko robię, to sobie zróbcie pauzę. A jak za wolno, to zawsze sobie możecie przyspieszyć. Czyli w ten sposób to wygląda. Teraz robimy kolor naszego samochodu. Ja zrobię z szarej wełny. I zrobimy tutaj tak. Tu gdzie macie koło. Może tak, zróbmy tutaj trzy z przodu najpierw. Trzy z przodu. Jeden nad kołem. Pach. I tutaj też, popatrzcie, nad kołem jeden tam. Środka nie będę robił tam żadnej kabiny.
nic tam nie będzie. I teraz tak, tutaj za schodkiem dodajecie 2 i tu za schodkiem dodajecie 2. Coś w tym stylu. Bierzemy teraz tak. Jeszcze myślę, że o, to możemy tutaj wypełnić. W pełni tym blokiem całym. Bierzemy sobie kowadło i kowadło dajmy jedno tu. Drugie tu. Weźmiemy sobie jeszcze blok żelaza. I blok żelaza damy tu raz, dwa. I na niego kratkę. W ten sposób. Teraz wezmę świerkowy płotek. I dobrze, jakbym wziął jeszcze murek. Gdzie te murki są? Dobra. I bierzemy murek. No. I moi drodzy, tak. Zróbcie tutaj nad kowadłem. Raz, dwa. I tu. Raz, dwa. A na górę jeszcze po jednym ze świerkowego płotka, nie? Coś takiego. Teraz weźmiemy sobie szkło. Może jasno szarą szybkę wezmę. Albo ciemno szarą. O, szare wezmę. Szare wezmę. I zróbcie tak. Tutaj gdzie jest? Raz, dwa, trzy. Tak zastanawiam, w sumie tą wełnę jeszcze też tu możemy dołożyć. Tak, tak, to zrobimy. I dajcie tu i tu. Czyli w ten oto sposób. Mam nadzieję, że to jest jasne i proste jak na razie. Brukowy murek. Dajcie jeden tu. Jako drzwi takie, nie? I drugi tu. Natomiast teraz weźmiemy sobie schody. I schody ustawiamy tak. W ten sposób. Raz, dwa. Obracamy się. Raz, dwa, trzy. Obracamy się. I raz, i dwa. A w środek, gdzie ten murek koblowy nie ma. No tutaj po całym bloku kobla, nie? I mamy już górę zrobioną. Teraz znowu wracamy do naszej wełny. Gdzie ta wełna? Szkło. Szara wełna. Ok. I teraz tak. Jak macie tutaj te trzy płytki, to nad nimi robicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Sorry. I robimy taki prostokącik tutaj połączony. W ten oto sposób. Coś takiego. Teraz natomiast musicie mieć jedno puste, na przykład tutaj pole. I musimy zdobyć blok bariery. Czyli to jest wykonalne tylko i wyłącznie na survivalu. Tylko zmienimy najpierw czas. To nie był problem z czasem, tylko był problem z pogodą. Była burza piaskowa, śnieżna na pustyni. No. O, i musicie wpisać tak. GIF. Ja wpiszę docentus, bo to jest mój nick. Swój nick musicie wpisać. I BARRY. I R. Boom. Ja mam teraz blok bariery. I teraz, moi drodzy, robimy tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli coś takiego i idziemy w ten sposób na górę i tutaj. Czyli musicie zabudować całą tą kabinę blokiem bariery. Zaraz tu oczopląsu dostanę od tych kółek. Poszło? Poszło, dobra. Tu dwa, tu i tu. Czyli to jest ta trudniejsza część teraz tej naszej zabawy. I tak. Mamy wszystko? Mamy. Tutaj w pełni zabudowaliśmy. Natomiast tu z tyłu zrobimy sobie, o może coś takiego, żebyśmy mogli tu, jak się nam uda, później po prostu wejść. To jest pierwsza rzecz. Teraz bierzemy blok, byle jaki blok, i dostawiamy tu pojedynczo.
do tej bariery. Obojętnie jaki, bo i tak go będziemy niszczyli. Robimy tak. Potrzebne nam będą teraz tory. I jedziemy sobie z torami, czyli teraz tory ustawiamy o w taki sposób. Powstają nam takie kółka, jaja. Ale też daje, zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Czyli przez całość musimy przejechać torami. No i tu już końcówka. I teraz patrzcie. Gdybyśmy tego nie zrobili, tu byście mieli taki zakręty, ale teraz jak ja to poniszczę, to zobaczcie, jaki ładny dach tutaj powstał. O. No jest świetnie. Do tego też oczywiście nie jest wszystko. Potrzebujemy drabinkę i robimy coś takiego. Chyba teraz wiecie już, o co mi chodziło, nie? Tu. Damy tu z przodu sobie. Czemu by nie? I tu. O. Mamy już coś takiego. To jest już nawet dużo. Teraz skupmy się na jakichś szczegółach. Weźmy jeszcze sztandar. I teraz tak, ten sztandar postawmy tak. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. Czyli mamy taką płachtę jakby, nie? Świetnie. Teraz weźmy może szary dywan. I zróbcie tutaj raz, dwa, trzy. Na tą płytkę. Tu musimy sobie wlecieć. Dawaj, dawaj. Czyli mi się tu uda wlecieć. Musimy idealnie kierować. O. I tutaj teraz w róg dywanu musicie klikać, żeby powstał wam. Chyba, że z shiftem to o. Normalnie na kowadle postawicie dywan. O. Pięknie. Teraz kolejnym naszym elementem, jak to mówiłem, będzie bardzo, bardzo dużo szczegółów. Kolejnym naszym elementem to tabliczki. Dajmy jedną tu, jedną tu, jedną tu, tu i tu. Zobaczcie już, jak to fajnie wygląda. Z drugiej strony zrobimy to samo. Czyli tu, 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 tu i tu. Okay. Kolejne szczegóły. Weźmy może jasno szarą szybkę. Czy będzie taka trochę jaśniejsza niż w ogóle szyba w samochodzie. I dajmy lusterko. Dajmy tu lustereczko i drugie damy tutaj. Do tego podźwignię, żeby podtrzymywało. I teraz tak, jeszcze tabliczkę. Dajmy tutaj, gdzie są drzwi. Damy tu z przodu jedną tabliczkę. I tak samo z tej strony. Oczywiście symetrycznie to musimy poprzerabiać. Teraz jeszcze weźmiemy sobie może zaczep na linkę. I ten zaczep dajmy jeden tu, w ten sposób. Z tyłu tak samo. Tu, z tej strony i tu. Póki mam gdzieś tu sztandar, mam sztandar, zróbcie chlapacze ze sztandaru. Tak do tyłu tutaj. I teraz jeszcze musimy wziąć przycisk. I pach, pach na kółka, nie? Pach. Myślę, że przycisk też tutaj będzie dobrze działał. Oraz tutaj, tutaj. Tu i tu. I zobaczcie, całkiem nieźle to już wygląda. Jeszcze tylko tak. Weźmiemy jedną drabinkę. Zróbmy sobie tak. Chłodnicę.
światełka z przycisków, to zrobię. Wezmę ramkę na przedmiot i może ja wezmę blok żelaza. Myślę, że będzie ok. Damy tu i tu blok żelaza. I tutaj taki zderzak. W sumie Marty McFly nazwał DMC. I też tak nazwiemy, żeby było. Nie wiem, czy to jakiś amerykański transporter. I z tyłu po prostu to samo zrobimy. Może tak, tutaj też nazwiemy DMC. OK. A z tej strony damy światła z płytki czerwonej. Pach. Też można dołożyć. Będzie tak bardziej tak solidnie wyglądał, nie? Jak tak dołożymy tyle świateł. Myślę, że jeszcze też tutaj o po guziczku. Pięknie to już wygląda. Czy coś nam jeszcze brakuje, pomyślmy. A co gdybyśmy jeszcze tutaj dali tabliczki? O, też świetnie, świetnie. Te tabliczki jeszcze tutaj dołożymy. Patrzcie, jakie fajne cienie rzuca. No i co? I mamy wszystko chyba już zrobione. No chyba tak, chyba już jest ok. Raczej tutaj już więcej nic nam nie trzeba zmienić, tylko czas jeszcze. Także moi drodzy, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, aby być na bieżąco z pojazdami. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę. Jestem Docentus, przypominam o lajkach. No i co? I trzymajcie się ciepło. Pa!